Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym szkoleniu online. Dzisiaj wracamy do szkolenia, którym chcieliśmy rozpocząć ten rok, mianowicie sprzątanie a ekologia. Niestety musieliśmy to pierwsze szkolenie odwołać z powodu choroby, ale pomyślałem, że teraz, kiedy istotne jest zmniejszenie zużycia ze względu też na duże wzrosty cen produktów, będzie to dobry temat, który rozpocznie drugi kwartał tego roku naszych szkoleń. Także zapraszam Państwa bardzo do wysłuchania prezentacji Romana. Tak jak zawsze pod koniec około 10 minut przeznaczamy dla Państwa. Zapraszamy do zadawania pytań, korzystając z funkcji czatu. Jeżeli zdarzy się tak, że nie zdążymy na jakieś odpowiedzieć, prosimy o kontakt z nami na maila szkolenia@merida.com.pl. Na pewno szczegółowo odpowiemy na każde zadane tam pytanie. Dziękuję Państwu bardzo i przekazuję głos do Romana. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ekologia, no tak jak Maciek wspomniał, jest bardzo mocno związana z ekonomią. Czyli jeżeli drożeją nam wszystkiego rodzaju towary, które są związane z utrzymywaniem czystości, no zaczynamy oszczędzać. Zaczynamy oszczędzać i równocześnie to oszczędności wpływają na to, że to środowisko jest coraz mniej zanieczyszczone. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o definicję ekologii, no ekologia pochodzi z greckiego słowa, czyli dom, nauka, czyli nauka o domu, można by było tak wytłumaczyć, ale nauka, która ma współpracować między człowiekiem a środowiskiem. Czyli chodzi o to, żeby ta współpraca była o tyle ważniejsza, abyśmy mogli w tym środowisku no, żyć bez zbytnich zanieczyszczeń tego środowiska, bo niestety nasze środowisko nie wraca tak szybko do stanu pierwotnego, jeżeli nieodpowiednio w tym środowisku działamy. Będąc ostatnio na wycieczce w Zakopanem, w Tatrach, tak zacząłem się zastanawiać, bo rozmawiając z osobami, które pełnią tam funkcję przewodników, że najwięcej śmieci niestety zostawiają turyści, może by tak zwrócić uwagę, że każdy turysta, który wychodzi z Parku Tatrzańskiego i przynosi po prostu śmieci, powinien dostać jakąś wejściówkę darmową. Dzięki temu zaczęlibyśmy może te śmieci nie wyrzucać gdzieś pod krzaki w Tatrach, ale właśnie je po prostu wracać. I proszę Państwa, oczywiście jeżeli chodzi o ekologię w systemie utrzymywania czystości, no jest to związane z dwoma jak gdyby takimi obszarami. Pierwszy obszar to jest higiena. I tutaj jeżeli mówimy już o higienie, no to zawsze zwracamy uwagę na prawidłową higienę osobistą, czyli całą naszą higienę osobistą zaczynamy od tego, co jest podstawą, czyli dobre mycie rąk. Szczególnie jeżeli mówimy o myciu rąk, to powiem Państwu, że my bardzo często w domach, a już nie mówiąc o obiektach użyteczności publicznej, nie zwracamy w ogóle uwagi na tą ekologię, czyli myjemy te ręce w sposób właściwie nieprawidłowy. Bo najczęściej proszę zauważyć, że kiedy przystępujemy do mycia rąk, no odkręcamy kran, nawilżamy te ręce, pobieramy potem po prostu mydło i myjemy najczęściej z odkręconym kranem. To powoduje, że zużycie wody jest naprawdę olbrzymie. A prawidłowe mycie rąk powinno się odbywać w ten sposób, zwłaszcza, że mamy krany mieszalnikowe, zwilżenie dłoni, następnie zakręcenie tej wody, która niepotrzebnie, żeby nie odpływała, żebyśmy ją nie tracili, pobranie odpowiedniej po prostu porcji mydła i to mydło wcieranie w dłoni, żebyśmy te nasze dłonie naprawdę umyli. A dopiero po tych 15, a właściwie prawidłowo po 30 sekundach powinniśmy odkręcić znowu tą wodę, spłukać nasze umyte już właściwie dłonie i tą wodę po prostu zakręcić.
Oczywiście na wielu obiektach zwraca się uwagę, im więcej mydła, tym lepsze mycie rąk, co jest rzeczą kompletnie sprzeczną z zasadami prawidłowego mycia dłoni. Dlatego my zwracamy uwagę, że jeżeli chcemy nie zanieczyszczać tego środowiska, ale równocześnie oszczędzić, żebyśmy zaczęli wprowadzać na obiekty mydło w pianie. Proszę Państwa, jeżeli porównamy opakowanie zawierające 700 ml mydła, które jest przeznaczone jako mydło w pianie, to mamy z tego opakowania 700 ml około 2200 procesów mycia. W to miejsce, jeżeli chcemy wprowadzić do tych 2200 procesów mycia mydło nalewane, musimy liczyć się ze zużyciem około 10 kg mydła, czyli dwa, proszę Państwa, takie karnistry. Jeżeli porównamy koszt mycia, to w wypadku obiektu, gdzie zamiast mydła nalewanego zastosowano mydło w pianie, to koszty zużycia mydła do mycia rąk w ciągu jednego miesiąca spadły o prawie 74 zł, co Państwo widzicie na tabeli. Czym to jest spowodowane? Proszę Państwa, jeżeli mamy podajnik mydła, gdzie mydło jest nalewane, każde naciśnięcie takiego podajnika podaje na dłonie około 2,5 ml mydła. Każdy, kto popatrzy na te 2,5 ml, uważa, że jest to za mało, więc naciska jeszcze drugi raz. Więc do jednego procesu mycia zużywamy około 5 ml mydła. Mydło w pianie przy jednym naciśnięciu to jest w granicach 0,24 ml. Jest to wystarczająca porcja mydła do prawidłowego umycia naszych dłoni. I raczej nikt nie naciska drugi raz. Dlaczego? Dlatego, że to mydło jest podawane w formie spienionej, a więc każdy, kto popatrzy na dłoń z tym mydłem, widzi olbrzymią po prostu ilość spienionego mydła i raczej ni drugi raz nie naciska. Po pierwsze, mamy duże oszczędności ekonomiczne, ale równocześnie też oszczędności ekologiczne. Dlaczego? Dlatego, że to mydło, które jest produkowane na bazie soli, na bazie innych substancji po prostu chemicznych, nie dostaje się w dużych ilościach do naszych ścieków i po prostu nie zanieczyszczamy tym niepotrzebnie zużytym mydłem naszego środowiska. Czyli ten pierwszy element, wprowadzenie mydła w pianie, co powoduje też oszczędności ekonomiczne i równocześnie oszczędności ekologiczne. Proszę Państwa, umyliśmy dłonie. Tu jeszcze takie forma przypomnienia, że na wielu obiektach dobrze by było, żeby umieszczać te właśnie instrukcje mycia rąk, żeby ludzie zrozumieli, że mimo, że już powoli nam pandemia gdzieby odchodzi w niebyt, bo teraz każdy z nas interesuje się sprawą wojny na Ukrainie, ale jednak może wrócić. Dlatego nie ustępujmy pod względem higieny, nie traktujmy ją troszeczkę po macoszemu, tylko prawidłowo myjmy nasze dłonie, pamiętając, że COVID, mimo że o nim troszeczkę zapomnieliśmy, w dalszym ciągu w naszych obiektach, proszę Państwa, występuje. Po tym umyciu dłoni następuje proces drugi, proces osuszania. W wielu obiektach suszarki w dalszym ciągu są powyłączane z tego powodu, żeby nie zanieczyszczać środowiska, no ale suszarki, proszę Państwa, jeżeli będą już włączane na obiektach, to powoduje, że energia elektryczna zaczyna z tego obiektu schodzić, czyli musimy za tą energię elektryczną po prostu zapłacić, bo też nieprawidłowo suszymy czasami te dłonie. Więc wielokrotnie zaczynamy na obiektach wprowadzać, proszę Państwa, jeżeli chodzi o osuszanie dłoni, ręczniki jednorazowe, czyli ręczniki po prostu papierowe. I tutaj macie Państwo porównanie tych ręczników, które najczęściej są popularne na obiektach, czyli ręczniki, które nazywamy ręcznikami Z. Chociaż właściwie prawidłowo powinniśmy nie nazywać tych ręczników Z, tylko ręczniki w formie V, bo one nie są składane w formie Z-ki, tylko są składane w formie elementu po prostu V. Jeżeli porównamy, proszę Państwa, ręczniki w
czyli te ręczniki, to na 800 procesów osuszania potrzebna nam jest jeden karton takich po prostu ręczników. Koszt około 90 zł. Jeżeli porównamy z mniejszymi ręcznikami, ręcznikami, które są ręcznikami już w formie Z-ki, czyli ręcznikami, które my określamy jako ręczniki ekologiczne, to na 800 procesów osuszania wystarczy tylko pół kartonu. Dlaczego? Dlatego, że nie potrzeba dwóch, trzech sztuk ręcznika V, tylko wystarczy jeden ręcznik w systemie ręcznika składanego Z-ki. Jeżeli porównamy to w wypadku kosztów na obiekcie, bo to najbardziej nas teraz interesuje, jeżeli te ceny wzrastają ze względu na energię, na trudności z dostawami zarówno makulatury, jak i celulozy, to zysk miesięczny dla 50 osób, co robiliśmy takie po prostu porównanie na obiektach, zastosując ręczniki slimy, to w tym momencie mamy oszczędności dla 50 osób w skali miesiąca. To jest kwota, proszę Państwa, prawie 300 zł, dokładnie 293 zł. Więc przemnóżmy to przez obiekty duże, tam gdzie mamy dużo osób, tam gdzie liczymy to jeszcze w skali na przykład jednego roku, te oszczędności są naprawdę dużo. Mamy oszczędność pod względem naszych pieniążków, które musimy wydawać na obiekt, ale równocześnie mamy mniej odpadów, które muszą być potem recyklingowane, czyli mamy i oszczędności ekonomiczne, i oszczędności ekologiczne. Drugim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o osuszanie rąk, proszę Państwa, to jest zastępowanie ręczników w systemie V ręcznikami, proszę Państwa, w roli. Tak jak wspomniałem, wielokrotnie przy pobieraniu ręczników tak zwanych jednorazowych składanych, te ręczniki są wyciągane w bardzo dużych ilościach. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że często osoby, które uzupełniają podajniki, zbyt dużo tych ręczników wkładają. Potem te ręczniki jest trudno po prostu wyciągnąć i wkładając tam mokrą rękę, no wyciągamy nie jedną, nie dwie, ale czasami 10 czy 15 sztuk tych ręczników, które zostają umieszczone po prostu w koszu. Jeżeli mówimy o ręcznikach w roli, czyli ręczniki, które są umieszczane w specjalnych po prostu podajnikach, czy to podajnikach mechanicznych, czy podajnikach automatycznych, no podajnik mechaniczny musimy pociągnąć, podajnik automatyczny czasami wystarczy włożyć tylko pod sensor rękę i ręcznik zostaje nam podany. No w tym momencie, proszę Państwa, żeby pobrać ten ręcznik, na wielu takich urządzeniach jest informacja, że pociągnij dwoma rękami. Jeżeli pociągamy dwoma rękami, to człowiek, który wyciera dłonie, ma dwie ręce zajęte. W tym momencie nie sięga, bo nie ma trzeciej dłoni, po nowy ręcznik, tylko mając ten jeden ręcznik, zaczyna po prostu tym ręcznikiem spokojnie wycierać sobie po prostu dłonie. I tak jak poprzednie rozwiązanie, czyli ręczniki slimy, tutaj macie Państwo, że w wypadku 800 procesów osuszania ręczniki składane to jest jeden karton, jeżeli mówimy o ręczniki w roli, wystarczy 1/3 tego kartonu. Jeżeli porównamy to cenowo, znowu dla 50 osób, to zysk, który Państwo możecie osiągnąć na obiekcie w skali jednego miesiąca, to jest około 200 zł, dokładnie 189 zł. Czyli znowu mamy mniejsze zanieczyszczenie środowiska, ale równocześnie mamy też duże po prostu oszczędności, co w tych galopujących cenach jest szczególnie ważne zarówno dla firm usługowych, jak i też dla administratorów obiektu. Proszę Państwa, ostatnią czynnością, którą wykonujemy w toalecie, bardzo ważną czynnością, gdzie nie może zabraknąć tego elementu, to jest papier toaletowy. Jeżeli mówimy o papierze toaletowym, nie wspominamy tutaj już w ogóle o papierze w małych rolkach. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że stosowanie małych rolek na obiektach użyteczności publicznej to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Małe rolki są do domu, chociaż teraz obserwujemy, że w wielu domach przechodzi się na papiery toaletowe typu jumbo, większej ilości, czy papiery w
formie papierów po prostu składanych i tak dalej. Proszę Państwa, pojawia się tutaj po prostu problem, jeżeli chodzi o ręczniki, które są ręczniki, przepraszam, papiery toaletowe, które są w formie dużej roli, które na wielu obiektach, zwłaszcza obiektach, gdzie mamy naszych milusińskich, a więc szkoły, wszelkiego rodzaju przedszkola, no może na przedszkolach to jest mniej, ale na przykład w szkołach. Bardzo często stosowanie takich papierów toaletowych powoduje, że młodzież się po prostu bawi. A bawi się to w taki sposób, że odkręca sobie po prostu ten papier, część tego papieru wkłada do sedesu, naciska wodę i obserwuje, jak to się fajnie wszystko rozwija i ten papier po prostu ginie w tym normalnie sedesie. Dlatego ciekawym rozwiązaniem, które chcemy Państwu po prostu tutaj zaprezentować, to jest przejście z papieru na takich obiektach, przejście, proszę Państwa, na takich obiektach, przejście na papier w formie listkowym. Po prostu polega to, że tak jak mamy papier, ręcznik papierowy, to jest to ręcznik papierowy, który, proszę Państwa, podobnie jest złożony, ale jest to papier toaletowy, złożony. I w tym momencie wkładamy do takiego podajnika, które Państwo teraz widzicie, i wyciągamy sobie po jednym po prostu listku. Czyli w tym momencie nie wyciągamy z roli 40 cm, które składamy, tylko ten papier w listkach jest troszeczkę grubszy, więc na jedno jak gdyby podtarcie, przepraszam za to słowo, wystarczy nam nie 40 cm, tylko jeden listek. Jeżeli porównujemy zużycie, proszę Państwa, to przeciętnie papieru toaletowego w systemie roli zużywamy około 100-120 cm na jedno posiedzenie. Jak to wynika? No proszę Państwa, pociągamy te 40 cm, składamy, wykonujemy tą czynność, znowu bierzemy 40 cm, więc to jest w granicach około 100-120 po prostu cm. W wypadku papieru w listkach zamiast 120 cm zużywamy przeciętnie 3 listki. W wypadku, proszę Państwa, też systemu w listkach nie mamy żadnego rodzaju odrzutów, czyli chodzi tutaj po prostu o to, że bardzo często te papiery na obiektach użyteczności publicznej, nasza pani, która obsługuje, pani sprzątaczka, widząc, że tego papieru już jest mało na gildzie, więc wymienia. I to jest po prostu czasami 10% papieru, który zostaje wyrzucony. W wypadku papieru toaletowego w listkach, proszę Państwa, zużywamy go w 100%. Nie zostaje nam żaden odpad w postaci po prostu gilzy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o drugie rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne, to jest, proszę Państwa, papier toaletowy bezgilzowy. Tak jak Państwu wspomniałem, tutaj no może nam zabraknąć ręcznika w toalecie. No jeszcze na to klient może nie zwrócić uwagi. Ale no bardzo dla nas problematyczne pojawia się, kiedy jesteśmy w kabinie i nagle okazuje się, że nie ma papieru toaletowego. Tu jest naprawdę już duży problem. W związku z tym, tak jak wspomniałem, wielokrotnie na obiektach, jeżeli jest na gilzie już mało tego papieru, no po prostu ten papier jest zabierany, i często te nasze obiekty, gdzie przechowujemy artykuły higieniczne, są zawalone takimi odpadami. Jeżeli chodzi o ekologię, no po prostu jest zbyt duże zużycie tego papieru, no i mamy odpady w postaci gilz. Dlatego bardzo teraz popularnym systemem jest, proszę Państwa, papier toaletowy bezgilzowy. Czyli jest to papier, który ma otworek, tak jak ktoś z Państwa starszych pamięta, że kiedyś były takie papiery bezgilzowe w zamierzchłych czasach, kiedy się nabijało tu na jakiś gwóźdź, no i w ten sposób w toalecie wisiał po prostu papier. W wypadku papieru bezgilzowego, proszę Państwa, są specjalne podajniki, najczęściej na 2 albo na 4 rolki. Chodzi tutaj po prostu o to, że w momencie, kiedy ten papier już całkowicie zostaje zużyty, czyli nie ma odpadu resztki, obok podajniku znajduje się druga rolka, czyli kończy się jedna rolka, klient może automatycznie przesunąć specjalną po prostu dźwignię i korzystać z drugiej rolki. Duża ekologia, duże oszczędności. Jeżeli porównujemy to w wypadku papierów
toaletowych, to koszt oszczędności, które możemy osiągnąć, zmieniając papier gilzowy na papier bezgilzowy, dla 50 osób w skali miesiąca to jest około 50 zł. Proszę Państwa, to przy takim zużyciu, można powiedzieć, ekonomicznym, ale często papier toaletowy na obiektach użyteczności publicznej jest zużywany bez całkowitej ekologii i ekonomii. Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja, jeżeli mówimy o artykułach higienicznych, które koszty na obiektach to jest od granicach 30 nawet do 40% całkowitego utrzymywania, proszę Państwa, czystości. Czyli proponujemy tutaj przejście z mydła nalewanego, rozwiązanie odpowiednie, jeżeli chodzi o ręczniki, czyli ręczniki w roli, ręczniki slimy, no i odpowiednie zastosowanie papieru toaletowego, czy to w postaci papieru toaletowego w listkach. Szczególnie polecamy tutaj obiekty typu szkoły, przedszkola i równocześnie na wielu obiektach zastosowanie właśnie papieru, proszę Państwa, bezgilzowego, który nie powoduje zbyt duże odpady. Drugim rozwiązaniem, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ekonomię i o ekologię, a głównie mówimy o tej ekologii, ale tak jak wspomniałem, ta ekologia jest ściśle związana z ekonomią, to są, proszę Państwa, procesy mycia. Wiadomo, że w procesach mycia, które się odbywają na obiektach, no powinniśmy zaplanować, jaka jest zużycie tych roztworów myjących. Tu macie Państwo tabelę, którą porównujemy, ile faktycznie powinno się zużyć roztworów myjących na umycie 1 m2. Poczynając od mycia antystatycznego, czyli na przykład powierzchni, które są narażone na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych typu komputery, telewizory i tym podobne, to jest około 5 ml. Mycie ponadpodłogowe 10 ml i tak dalej, i tak dalej. Z czym to jest, proszę Państwa, związane? No, związane są przede wszystkim z oszczędnościami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy pojemnik ze spryskiwaczem, który ma 1 litr, czyli każdy według tej tabeli pracownik 1 litr, czyli 1000 ml, podzielić to przez 10, to taki spryskiwacz powinien wystarczyć naszemu pracownikowi na umycie około 100 m2. To jest rzeczą bardzo ważną, bo to jest umycie ponad 200, proszę Państwa, czasami powierzchni biurowych typu biurko czy stół. Proszę Państwa, mamy normy, no musimy zastosować produkty chemiczne. No i tutaj pojawia się znowu następny problem. Dlaczego? Dlatego, że często obserwujemy obiekty, gdzie wchodzimy, pomagamy firmom usługowym czy administratorom w rozwiązaniu problemu z utrzymywaniem czystości. Pierwszy problem to jest nadmiar produktów chemicznych. Do sprzątania, proszę Państwa, wystarczy naprawdę 4 produkty chemiczne, czyli ograniczamy ilość tych produktów chemicznych, które raczej mają zastosowanie domowe, a nie jako produkt do mycia obiektu użyteczności publicznej. Biuro, szkoła, przedszkole i tym podobne. Proszę Państwa, dlaczego mówimy o ograniczeniu? No, tak jak wspomniałem Państwu, 4 produkty są wystarczające. Pierwszy produkt do mycia ponadpodłogowego, drugi do sanitariatów, trzeci produkt do mycia podłóg i czwarty produkt, jaki produkt do gruntownego po prostu mycia. Proszę Państwa, stosując ograniczoną ilość produktów chemicznych, czyli koncentratów, musimy też pamiętać o odpowiednim systemie dozowania. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie na obiektach stosuje się system dozowania metodą gul-gul, czyli mamy karnister i lejemy nieskończoność, czy to do wiaderka, czy pobieramy to po prostu do spryskiwacza. Pojawiają się problemy z nadmiernym zużyciem, zanieczyszczeniem środowiska, ale widoczne od razu są przede wszystkim klejące się podłogi, klejące się biurka. Dlaczego? Dlatego, że nasz pracownik sporządził zbyt mocne roztwory. A przecież na wszystkich opakowaniach pisze, daj 10 ml, daj 15 ml, daj 20 ml na 1 litr wody. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich systemów dozujących. Proszę Państwa, na dużych obiektach my jako firma szczególnie polecamy systemy
dozujące, czyli pompy dozujące. Taką pompę, proszę Państwa, na 1, na 4, na 8 produktów podłączamy do wody i pracownik już nie musi sporządzać roztworu, czyli nalewać do wiaderka czy do spryskiwacza najpierw wody, a potem podawać odpowiednią dozę, tylko przyciska to i otrzymuje gotowy roztwór, który nalewa sobie do spryskiwacza, czy nalewa sobie po prostu do wiaderka. Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą w wypadku ograniczenia zużycia mieszanin chemicznych jest sporządzanie roztworów na bieżąco. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli Państwo kupujecie od jakiejś firmy mieszaniny chemiczne, czyli te koncentraty, to przeciętnie te koncentraty mają trwałość od 12 do 24 miesięcy, czyli może stać w opakowaniu jako koncentrat rok albo dwa lata. Ale proszę zapytać się wtedy tej firmy, jaka jest stabilność roztworu roboczego, czyli jak długo sporządzając roztwór roboczy w spryskiwaczu, ten roztwór w spryskiwaczu może stać. Proszę Państwa, dla produktów zasadowych to jest około 48 godzin. Jeżeli sporządzimy roztwór w poniedziałek i próbujemy tym samym roztworem myć w piątek, to może się okazać, że po prostu z tej butelki brzydko pachnie. Dlatego sporządzamy roztwory w sposób bieżący. Nie robimy zapasów zarówno do mycia podłóg, jak i do mycia powierzchni ponadpodłogowej. Najdłuższą stabilność, czyli około 2 tygodni, mogą stać roztwory produktów kwaśnych, czyli tych, które używamy po prostu w sanitariatach. Ale przeciętnie produkty wysokozasadowe czy niskozasadowe mają trwałość od 24 do 48 godzin, czyli powinniśmy robić te roztwory na bieżąco. No i przede wszystkim, proszę Państwa, odpowiednie technologie. Pierwszą z taką odpowiednią technologią, o której chcielibyśmy wspomnieć, to jest natrysk. Nie na powierzchnię, tylko natrysk na ściereczkę. W dobie panującego COVID-a, kiedy obserwuje się natryski na powierzchnię, no zużywamy tego roztworu bardzo dużo. Po drugie, jest to niehigieniczne. Dlaczego? Dlatego, że wszelkiego rodzaju bakterie, mikroorganizmy, które są na powierzchni, pod wpływem ciśnienia podnoszą się. Wdycha to zarówno osoba sprzątająca, jak i osoba, która użytkuje dane po prostu dane pomieszczenie. Dlatego sugerujemy odpowiednią technologię, natryskujmy na ścierkę. Nie natryskujmy po prostu na powierzchni. W wypadku mycia podłóg, jeżeli mamy możliwość zastosowania wózków dwukomorowych, to je stosujmy. Dlaczego? Dlatego, że wózek dwukomorowy to jest, proszę Państwa, rozwiązanie. Wiaderko pomarańczowe lub czerwone płukamy brudnego mopa, a w wiaderku niebieskim mamy czysty roztwór myjący, a przeciętnie około 10 litrów tego roztworu myjącego powinno wystarczyć osobie odpowiednio przeszkolonej do umycia od 450 do 500 metrów, proszę Państwa, kwadratowych. Czyli ograniczamy ilość produktów, stosujemy odpowiednie systemy dozujące, bieżąco sporządzamy roztwory, no i stosujemy, proszę Państwa, odpowiednie technologie. I to, co Państwu już mówiłem na temat właśnie tej stabilności czy wydajności, to są często rozmowy, tak jak Państwo tutaj widzicie, rozmowy z naszymi pracownikami. Jak to wygląda? Ile takich spryskiwaczy, Panie Wacku, Pan zużywa dziennie? No, Pan Wacek odpowiada jeden. Czyli jeżeli Pan Wacek dostał butelkę koncentratu jednolitrową i stosuje dozowanie prawidłowe, czyli 10 ml na pół litra wody, to powinien mieć 100 takich spryskiwaczy. Czyli jak Pan Wacek pracuje 25 dni w miesiącu na obiekcie, to 1 litr, proszę Państwa, koncentratu powinno Panu Wackowi wystarczyć na 4 miesiące. Co jest rzeczą po prostu bardzo ważną, jeżeli szukamy oszczędności, a równocześnie nie chcemy zbytnio zanieczyszczać naszego środowiska, bo odprowadzamy te produkty chemiczne niestety do ścieków. Podobnie macie Państwo tutaj porównanie, jeżeli chodzi o mycie podłóg. Przeciętnie taka butelka litrowa, jeżeli Pan Wacek myje około 800 metrów kwadratowych powierzchni dziennie, to taka butelka powinna mu wystarczyć na 10 dni, a nie żeby codziennie pobierał, proszę Państwa, nową butelkę. Dlatego zwracamy uwagę, że ekologia to jest też szkolenie pracowników, zwracanie mu uwagi, aby w sposób prawidłowy posługiwał się tymi
koncentratami, które my mu dajemy. Proszę Państwa, następnym elementem związanym z ekologią, które tak już wspomniałem, powoli zaczynamy zapominać, bo mamy teraz wojnę w Ukrainie, więc COVID nagle jakoś odszedł, zniknął, może się pojawi na jesieni i znowu będziemy do niego po prostu wracać. Proszę Państwa, to jest dezynfekcja powierzchni. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o dezynfekcji powierzchni, no to zwracamy uwagę, żeby ta dezynfekcja odbywała się w sposób prawidłowy. Jeżeli używamy ścierki wielokrotnego użycia, no to wiadomo, że to jest koszt. Przede wszystkim, proszę Państwa, koszt w postaci prania, w postaci proszku, który musimy dokupować, nadmiernego czasami zużycia produktów dezynfekcyjnych. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że ściereczki, które są wykonywane z mikrowłókna, które pierzemy po procesach mycia czy po procesach dezynfekcji, można, proszę Państwa, prać tylko i wyłącznie w temperaturze nieprzekraczającej 60 stopni. Więc jeżeli chcemy prawidłowo wyprać taką ścierkę, to musimy zakończyć ją procesem dezynfekcji, czyli pranie, proszek i potem płyn dezynfekujący, bo on będzie likwidował nam wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, które znajdują się w ścierkach. Podobna sytuacja, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pranie mopów. Podobna rzecz w tym względzie to wygląda, jeżeli chodzi o te duże koszty. Jak możemy rozwiązać ten problem? No proszę Państwa, przede wszystkim stosować ściereczki nasączane. Zarówno ściereczki do procesów mycia, oszczędności duże, nie musimy robić roztworów, tylko mamy gotową już ścierkę, którą możemy używać tak długo, kiedy widzimy, że powierzchnia jest po prostu mokra, czyli ta ścierka ma odpowiednią ilość produktu chemicznego i odpowiednio możemy nią po prostu pracować. Jeżeli mówimy o dezynfekcji, mamy też ściereczki nasączane dezynfekcyjne i tutaj ważne podkreślić, że zarówno są ściereczki, proszę Państwa, nasączone produktami alkoholowymi i produktami bezalkoholowymi o niskim pH, co powoduje, że prowadząc procesy dezynfekcji nie uszkadzamy powierzchni, które są czasami mało odporne na produkty, proszę Państwa, alkoholowe. Proszę Państwa, jak już wspomniałem, drugim procesem, które musimy przeprowadzać, jeżeli mówimy o dezynfekcji, to są procesy dezynfekcji podłóg. Tutaj jedna uwaga, proszę Państwa, dezynfekcja podłóg odbywa się po zakończeniu działalności obiektu. Nie mówimy tutaj o obiektach szpitalnych, bo one mają swoją specyfikę, jeżeli chodzi o tą dezynfekcję, ale nie róbmy dezynfekcji w czasie działalności obiektu. Dlaczego? Dlatego, że płyny dezynfekcyjne podłogowe, które sporządzamy z koncentratów, muszą mieć odpowiedni czas działania. Jest to około 10, 15, a nawet 30 minut. Podłoga powinna być po prostu mokra. Żeby ekologicznie zacząć postępować, co dużo firm do nas się teraz zwraca, mówią tu o firmach usługowych, ale też nawet o szpitalach, to jest, proszę Państwa, koszty prania. Podobnie, jeżeli mówimy o właśnie praniu, no to w tym wypadku do podłóg używamy co? No używamy mopów. Proszę Państwa, nie wszystkie mopy, które są wykonywane z bawełny, możemy prać w wysokich temperaturach. Żeby je prać, musimy pamiętać, że taki mop powinien mieć element bawełniany tu i element bawełniany tu, nie wykonywany z tworzywa. W związku z tym takie mopy musimy niestety po użyciu, czy to przy procesach mycia, czy procesach dezynfekcyjnych wyprać. I znowu pojawiają się koszta. Po pierwsze, musimy mieć pralkę. Ta pralka czerpie wodę, wszelkie energię. Musimy do tego dać proszek do prania, jakiś taki mocniejszy, bo wiadomo, że te mopy są czasami bardzo, ale to bardzo brudne. I to znowu pojawia się problem, że nie możemy tych mopów, tych tanich mopów prać w wysokich temperaturach, czyli proces prania musi być zakończony procesem dezynfekcyjnym. Czyli mamy energię, mamy wodę w kosztach, mamy proszek i mamy płyn dezynfekcyjny. Dlatego na wielu obiektach, żeby oszczędzić, bo koszty prania wzrosły, proszę Państwa, nawet do 70%, wiele firm przechodzi na tak zwane mopy jednorazowe. Na czym to polega? Tak jak Państwo widzicie, wózek może być wyposażony w odpowiednią kuwetę. Nalewamy do tej kuwety na
60 takich mopów jednorazowych, około 3,5 litra roztworu myjącego czy dezynfekującego, wkładamy do tej kuwety w ten sposób, nie tak, tylko tak, wkładamy, proszę Państwa, mopy. One dzięki temu jednakowo zostaną nasączone. Po tej 2-3 minutach, po zamknięciu kuwety, kuwetę wstrząsamy i powoduje to, że możemy mieć na cały dzień przygotowane mopy. Odpadają nam koszta prania, czyli te koszta, które teraz generuje i wzrost energii, woda, produkty chemiczne. Tutaj po prostu po użyciu takiego mopa, ten mop zostaje wyrzucony. Dzięki temu oszczędzamy, nie zanieczyszczamy środowisko, bo mopy są ekologiczne, czyli możemy je ponownie przerobić, zrecyklingować i dzięki temu mamy, proszę Państwa, naprawdę duże oszczędności. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o podsumowanie, no przede wszystkim na co chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę? To, co mówimy na każdym szkoleniu, audyt obiektu. Jeżeli Państwo macie problemy, proszę się zwrócić do naszych oddziałów, do naszych kandlowców, żeby pomogli Państwu rozwiązać ten problem, który pojawia się na obiekcie, czyli lepszą ekologię, którą możecie zastosować, no i lepszą ekonomię, czyli mniejsze zużycie. Ale do tego jest potrzebny audyt, żebyśmy przejrzeli po prostu te problemy, które Państwo macie na obiekcie, które generują klienci na tym obiekcie, bo inne będą problemy na obiekcie przemysłowym, inne na obiekcie handlowym, inne na obiekcie edukacyjnym typu szkoła, przedszkole, inne na obiekcie służby zdrowia. Modernizacja urządzeń higienicznych. Jeszcze raz zwracamy uwagę. Mamy kilka rozwiązań. Przede wszystkim mydło w pianie, ręczniki, bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Zastosowanie w sposób prawidłowy odpowiedniego sprzętu, który ma służyć do pracy, a nie utrudniać tą pracę. Stały monitoring procesów mycia i procesów dezynfekcji. Zawsze możemy coś zmienić. Coś starego możemy zmienić na nowego. Okresowe prowadzenie szkoleń dla pracowników. Bardzo ważny, proszę Państwa, temat, bo my często przyjmujemy pracownika, robimy mu te szkolenia BHP, uważając, że jeżeli to jest pani, to pewnie sprząta w domu, więc na obiekcie użyteczności publicznej też sobie poradzi. No i przede wszystkim zasięgnięcie informacji, bo my często na tych obiektach, prowadząc procesy mycia, procesy dezynfekcji, przyzwyczajamy się, czyli robimy to tak zwanego z buta, jak to niektórzy mówią, a następuje modernizacja sprzętu, następuje modernizacja produktów chemicznych. Zawsze Państwu możemy służyć tutaj pomocą. Czyli audyt, sprawdzenie i przede wszystkim stały monitoring, abyśmy nie zanieczyszczali środowiska, ale równocześnie na obiektach mieli dość znaczne oszczędności. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Roman, za prezentację. Przejdźmy od razu może do pytań. Pierwsze pytanie, Roman. Czy są normy minimalnego zużycia mydła na jedno mycie? Proszę Państwa, WHO, czyli ci, którzy się zajmują utrzymywaniem czystości, zwłaszcza higienicznej, osobowej, mówią, że około 0,20 ml mydła jest wystarczające do prawidłowego procesu mycia naszych rąk. Jeszcze raz, i to jest wystarczające, czyli 0,2 ml mydła jest wystarczające, czyli to samo, co podaje nam jedno naciśnięcie podajnika mydła w pianie. Tylko WHO zwraca uwagę, że tu nie chodzi o ilość, proszę Państwa, mydła, bo bardzo często ludzie mówią, dużo mydła to jest dobry proces mycia. Nie, proszę Państwa. Dobry proces mycia to jest proces mycia w sposób prawidłowy naszych dłoni. Jak my myjemy ręce, to wielokrotnie już pokazywałem, myjemy w ten sposób. Nie myjemy opuszki palców, nie myjemy kciuka, nie myjemy tutaj, a tutaj też są miejsca, gdzie gromadzą się mikroorganizmy, a szczególnie końcówki naszych palców. No tutaj sobie wkładamy do noska, czasami do ust, do ucha, no i przenosimy. Czyli jest taka norma 0,2, to jest wystarczające, tylko jeszcze raz podkreślam, WHO też o tym mówi, prawidłowe mycie naszych dłoni.
I szczególnie bym jeszcze raz chciał Państwu podkreślić, będziecie mieli oszczędność na wodzie, jeżeli zwilżycie dłonie, zakręcicie ten lejący po prostu kran, pobierzecie mydło, czy to z kostki, czy z podajnika, dokładnie umyjecie we wszystkich po prostu obszarach nasze dłonie i to trwa 10, niecałe już 30 po prostu sekund, wtedy odkręćcie wodę, włóżcie te dłonie. Nie w ilości, proszę Państwa, tylko w jakości tkwi problem. Co to jest FSC w ręcznikach papierowych? Proszę Państwa, może wróćmy do tego, był tutaj ten slajd, może pokażemy go. Proszę Państwa, ten slajd, bo to niektórzy może zapomnieli o takim symbolu. Może tutaj jest Maciek więcej. Tutaj pokażę Państwu. Proszę Państwa, te wszystkie oznaczenia, które znajdują się na opakowaniach ręczników, to są oznaczenia, że jest ecolabel, czyli to jest ekologia przeznaczone do spożywki, a ten FSC to znaczy, że tutaj dotyczy to przede wszystkim ręczników wykonywanych z celulozy, nie z makulatury, tylko z celulozy, no bo wiadomo, celulozę otrzymujemy z drzew. I w tym wypadku takie oznakowanie świadczy, że producent celulozy prowadzi prawidłową politykę leśną, czyli krótko mówiąc, wycina jedno drzewo, ale na to miejsce sadzi dwa. Chodzi o to, żeby tu było właśnie takie naprawdę prawidłowe funkcjonowanie po prostu tego lasu, żebyśmy nie wycinali wszystko, tylko jest to, świadczy ten symbol, że otrzymujemy celulozę do przerobienia od klienta, który tą celulozę w sposób prawidłowy otrzymuje z lasu, czyli ekologia. Okej, dziękuję. Skąd normy dotyczące zużycia chemii? Proszę Państwa, no normy dotyczące zużycia chemii zostały kilka ładnych lat temu, jeżeli mi pamięć nie myli, to przynajmniej chyba ze 20 lat temu wydane przez PSC były takie po prostu informacje, jakie jest zużycie chemii na dany obszar. To, co Państwo widzieliście w tej tabeli, to są normy powiększone o 100%, bo mówimy o sprzątaniu w Polsce. A normy europejskie są 100%, jak gdyby o 50% niższe. Czyli mycie, proszę Państwa, antystatyczne to nie jest 5 ml na 1 metr kwadratowy, tylko 2,5 ml. Skąd te normy? No zostały opracowane przede wszystkim przez ISA, czyli Międzynarodową Organizację Rzeszającą na świecie firmy usługowe, żeby te firmy usługowe umiały sobie zaplanować, że jeżeli wchodzę na dany obiekt i mam do umycia 1000 metrów kwadratowych, to ile faktycznie roztworu myjącego mój pracownik powinien zużyć. Czyli w wypadku mycia podłóg to jest około 25 ml na metr kwadratowy, czyli przy pracy mopem. Chodzi po prostu o to, żebyśmy umieli sobie skalkulować, bo często zadajecie Państwo pytanie naszych pracowników, że kupujecie jeden litr na przykład Super Sanitina, na ile mi to wystarczy? No właśnie, na ile mi to wystarczy? No przede wszystkim jaka jest powierzchnia, ile mamy metraż, ile mamy po prostu ludzi. To jest norma, że pracownik nie powinien tych wydajności, jak gdyby metrażowych, przekraczać. Czyli nie może być sytuacji, że jeżeli ktoś ma spryskiwacz półlitrowy i uważa, że na dwa biurka mu to wystarczy. Nie. Powinno wystarczyć nie na dwa biurka, tylko na 50 biurek do umycia. I te normy ułatwiają Państwu kalkulację, ile faktycznie musimy wydać pieniążków na chemię, no to jest to oparte właśnie o zużyciu metrażowym. Myślę, że jeszcze jedno pytanko zdążymy. O, może to. Czy szmatki jednorazowe na pewno są ekologiczne? Proszę Państwa, jeżeli mówimy o tych, jeżeli one są wykonywane z bawełny, to są ekologiczne. Dlaczego? Dlatego, że bawełnę możemy po prostu recyklingować. Pojawiają się problemy i na to zwracajcie, proszę Państwa, uwagę. I te na pewno są, bo między innymi mamy tutaj na wszystkich naszych opakowaniach znak ecolabel, czyli jest to ekologia w 100%. Zwracajcie uwagę, jeżeli kupujecie nasączone ścierki, czy mają taki znak? Jeżeli nie mają tego znaku, to najczęściej te ściereczki, które są umieszczone w takich podajnikach mniejszych czy większych, są wykonywane z tworzywa. No i to wtedy jest odpad trudno przerabialny.
Czyli krótko mówiąc, taką ścierkę wtedy z tworzywa, jak wyrzucimy, to ona będzie leżała, leżała, leżała. Trudno ją przerobić. A ścierkę bawełnianą, z których te ścierki są nasączone tymi naszymi produktami, my to oferujemy, są w 100% ekologiczne. Tak, ja tutaj zwracam uwagę, że nawet na przykładzie takich chusteczek nawilżanych, które są w konsumenckich sklepach, to w myśl nowych przepisów unijnych na wszystkich tych opakowaniach ściereczek, które zawierają plastik, jest taka informacja. Natomiast nasze ściereczki są wykonane w 100% z bawełny, co naprawdę jest unikatowe na rynku. Dlatego to jest właśnie produkt, który jest w 100% ekologiczny i prawda jest taka, że tą ściereczkę po użyciu można nawet wrzucić do kompostownika, po prostu się rozłoży i nie będzie po niej śladu. Tylko nie wrzucać do sedesu. No tak, to się nie rozpuści w wodzie. Dobrze, szanowni państwo, dla osób, które nie będą uczestniczyły w następnym dzisiejszym webinarze, życzymy zdrowych, spokojnych, wesołych świąt wielkanocnych, mokrego dyngusa i wszystkiego dobrego. Dla tych, którzy będą uczestniczyć o 12, to zapraszamy. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i mam nadzieję, że do zobaczenia na naszych kolejnych szkoleniach. Dziękujemy państwu i piszcie do nas te wszystkiego rodzaju problemy, nawet jak będziecie mieli problem, jak sobie zaplanować koszty mieszanin chemicznych na obiekcie. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy, wszystkiego dobrego.